Dobry moi drodzy, witam was w następnym vlogu, w Roktoberze na moim kanale. Ja mam dzisiaj wolno, dlatego troszkę dłużej sobie pospałam, wstałam, ubrałam się, wyszłam z Miłą na taki dłuższy jesienny spacer. Zjadam śniadanko, tak, zjadam śniadanie z rana. Pamiętajcie, trzeba jeść śniadania, bo śniadanie to jest podstawowy posiłek dnia z rana, a nie o godzinie 14, bo o godzinie 14 to już się je obiad. I no, wiadomo, śniadanie to jest podstawowym posiłkiem dnia, dlatego śniadanie trzeba z rana jeść. Pamiętajcie o tym. No i co? Zrobię sobie za chwilkę kawuszki, żeby się tak troszkę bardziej rozbudzić. No i plan na dzisiaj mam taki, że chcę ogarnąć referat do szkoły, chcę ogarnąć test, który mam zrobić na zaliczenie na listopad, żeby mieć to już zrobione, żeby się potem tym nie martwić, że tego mam niezrobionego. I też jak mi starczy czasu, to chcę posprzątać tą szafę, bo tam nie jest za czysto. Tam jest bałagan, jak nie wiem, także trzeba posprzątać tą szafę, bo ja z rana biorę jakieś rzeczy i po prostu mi się rozwala to i no nie ma kiedy tego układać. Mówię się, jakbym znalazła czas codziennie poukładać w tej szafie, to by nie było takiego bałaganu, jak tam jest. Muszę się chyba tego nauczyć, żeby codziennie jak coś biorę, to odkładać to na miejsce i układać w tej szafie, dlatego no, to wtedy nie będę mieć takiego bałaganu, jak jest w tej szafie. Więc to są moje takie plany na dzisiaj. Na razie robimy kawkę i będziemy siadać do zrobienia tego referatu. Jeszcze pokażę wam jedną rzecz, którą dostałam. Nowa torebka do mojej kolekcji i mi się podoba. Nie wiem, czy wy lubicie takie style, dziewczyny, ale mi się ta torebka mega podoba, dlatego wam zaraz ją pokażę. No i dobra, już wam pokazuję tą torebkę. Może nie wiem, czy wy lubicie dziewczyny takie style, ale ja lubię. To jest torebka własnoręcznie robiona. Mi się mega podoba. Jest taka minimalistyczna z takim wzorkiem. Tutaj ma zapięcie i w środku ma jedną taką dużą kieszeń i jedną małą kieszonkę. Wiadomo, takie. Ja lubię takie rzeczy minimalistyczne. Nie umiałam się wysłowić. Takie rzeczy minimalistyczne, gdzie no nie jest dużo narzucone. A wiadomo, czarna torebka do wszystkiego nam będzie pasować, czy to teraz na taki okres zimowy, czy też na letni. No, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Mi się mega ta torebka podoba. Także co? Kawka jest zrobiona w takim kubku jesiennym, zimowym. Bardziej to chyba ten kubek się nadawałby na vlogmasy. No a dzisiaj w takim kubku sobie kawuśkę zrobiłam. Także łyk kawy z wami. I zaczynamy. Zaczynamy. Powiem wam, że mimo to, że świeci słońce, to pizga na dworze. Zimno jest. Wiadomo, idą do nas coraz to zimniejsze dni. Ja mam tą kurtkę jesienną, tą zieloną z tamtego roku, którą mogliście widzieć w tamtym roku przez cały październik. Tą jasną, którą wam ostatnio pokazywałam z Mohito. Także naprzemiennie mogę w nich chodzić. Ta jasna to tutaj jest taka jesienno-zimowa kurtka, bardziej zimowa. No ale na takie chłodniejsze dni teraz to też się nadaje. Także co? Wypiję sobie kawkę i będę siadać do tego referatu z polskiego. Piję dalej kawę, ale zaczęłam tutaj już pisać powoli referat na temat, który mam
pisać. Inspiruję się jedną stronką, no, dlatego zaczęłam już to powoli pisać. Jeszcze, no, żeby mieć to po prostu już za sobą, żeby potem o tym nie myśleć, że muszę napisać referat. Chcę po prostu mieć to już z głowy, a później się wezmę za ten egzamin, który mam na zaliczenie i za ogarnienie szafy. Dlatego ja dalej piszę. Jeszcze łyk kawy.